Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons TD6. Witamy Olinka i Brono, siema chłopaki. Cześć. Siema. W dzisiejszym odcinku robimy kontynuację serii koopy z widzami, ze wspierającymi i gramy Carved, mapę Carved. Chyba Chimpsa nawet, bo Chimpsa nie mam, więc to będzie Chimps. No i jakich herosów bierzemy, chłopcy? Brono widzę Obyna, Olinek chce Zili, a ja mam nastawioną... tą piękną panią, która się zwie Adora. Czy zostawiamy sobie tych herosów? W sumie? Co za różnica? Co za różnica? W sumie to tylko Chimps. To tylko Chimps. Tylko Chimps na jednej z prostych map w grze, więc... To tylko Chimps, moi drodzy, nie ma darmowych małpek. Ja mam P1, czyli takie se coś. Wspólna jest dość okej. Okay. Część. Ja mam fajne. Wspólna jest dość okej. Okay. Część, więc teraz pytanie, kto co se chce coś postawić jako pierwsze? Kto se chce Herosa postawić? Bronek czy Olinek? No, Obyn nam falę zrobi pierwszą, a Zili nie. Okej, okay. No to no, Bronek, tak masz myślę. Pieniądze. Zili też zrobi, jakby się postawił tu gdzieś w tym kółku, co trzy razy balony przechodzą koło tego kółka, to by dała radę wykierować do 20 fali. To ci gwarantuję. No dobra, ja wyłączam autostart. Dasz mi Brono, to będę miał. No, bo Zili jest tania. To postawić jeszcze. Cały czas kogoś wyrzuca, nie wiem kogo. O co, Kaman może się zaraz ustabilizuje. Jest sobie Ezili, która sobie tam ją nastrąga. Możesz nastawić, żeby było spokojniej. Tą Ezilkę. Niech ona tam pałuje te ledy późniejsze, co będą wychodzić. No i dobra, ja mam wyłączony autostart, więc kto chce, niech rządzi i włącza. Ja się słucham jak zwykle wspierających i widzów. Więc odpalajcie, jak będziecie gotowi. Mam nadzieję, że nie będzie tak co chwilę kogoś rozłączać. Nie wiem kogo, to zaraz przypatrzę. Kogo tak co chwilę tak pik, pik, pik. Też macie takie coś, że kogoś wywala, czy tylko u mnie takie coś jest? No mi też pokazywało, okay. Że P3. To jest coś takiego, mam. No może ja mam coś z internetem, możliwe dziś. P3 Brono. Tak. A co tak zwolniło nagle? Śpieszyć trzeba, bo to... Nie ma co grać. Czy zostawiamy w ogóle grę na dwa herosy tylko i je levelujemy powyżej tam 11 levela, czy gramy trzy herosy? Czy ja wiem? Nie wiem. Muszę zagrać i tak, i tak. Nie, bo no czekam na decyzję, bo jeżeli gramy na trzech herosów, to czekam na pieniądze. Jeżeli na dwóch, no to komuś mogę dać pieniądze. Więc dlatego pytam, co wy ten planujecie. Na trzech są szanse, że będą 10 levele u Ezili. Obyn będzie miał 10, czy 11 to nie wiem. Czy 11 to nie wiem. Guten Morgen Sharp jest nagrywany odcinek na YouTube'a, więc szanuj swe słowa jakby, co? Jana Turliś. No, więc generalnie możesz się no, też dołączyć do możesz. Chętnie, chętnie. Właśnie oglądałem wasz zaległy odcinek. Zaległy. Chyba był zaległy, bo jeszcze mówiłeś, że zagrywa to kikarz z gildii. Gdzie Bronek grał tym super hero. Małpką super hero, nie? Fajna jest, tylko strasznie droga. Udało wam się kiedyś zrobić 5. tier? Oczywiście. To chyba tylko no, tymi chatkami z discountem, co? No, chatki z discountem działają do trzeciego poziomu tylko. Od trzeciego czy do trzeciego? Do trzeciego. Do trzeciego. Mhm. I oczywiście chatki z discountem pomagają zrobić trzeci tier na jakimś tam chimpsie czy na czymś, nie? Dobra, gdyby ktoś łaskawy, Olinek na przykład, przesłał mi jakieś pieniądze. No dobra. A nie trzymał tysiąc. Ja nie wiedziałem tysiąc. W końcu, czy stawiamy Adora, czy nie. A nie trzymał tysiąc. Dobra, gdzie my się postawimy? Tu gdzieś. Dobra. I teraz pytanie, co Bronek, ty tam robisz koło swojego Obyna, Ninja, Maga czy coś, czy...
No ja bym tak planował właśnie Ninja Maga i Alchemika. No to masz nie wiem, pieniądze. co stoicie. Mnie jest wszystko jedno, wiesz o tym, że jestem ugodowy chłopak. Postawiłem se Adorę, jestem szczęśliwy. Coś tu rozłącza co chwilę kogoś. Ja jestem ugodowy, nie kłócę się. Mam dziwne wrażenie, że gdyby Adora była postawiona zamiast Obyna, to ona by lepiej czyściła te pierwsze fale. Nie wiem czemu tak uważam, że Adora jest lepszym clearem niż Obyn. Ostatnio gram bardzo często tą Adorą i jakoś tak wydaje mi się mocna. Znaczy Obyna jakbym grał druidów, no to Obyn forever. Ale pomału teraz jak zaczynam grać na przykład samego Ninja albo Ninja Maga, to tak bardziej się skłaniam ku tej, ku Adorze. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że jest jakaś mocniejsza w tym popingu. No bo tak jest, no jest lepszym bohaterem w zasadzie. No oprócz drzewa, no. Drzewo OP. No tak, no ty masz drzewo, a ten drugi skill Adory też nie jest jakiś taki słaby, bo ta... Nie dość, że po całej mapie ma zasięg, tak? Więc nie jest tym jakiś fajny damage robi. Ale cię nie troluje, że postawisz drzewo nie z tej strony, tak? No tak. A Koli Hameb. Siema, mogę dołączyć do twojej gildii, mam trenera i skarbca na 21. Na pewno, zazdroszczę wyobraźni, legit no scam. Wiedziałem, że byś to zapkę, ufam mu. Pomoże nam wbić po 200. Ale ten wysłał do kogo? Do Czekina czy do kogo? Nie, do mnie wysłał na W26, nie? A co, ty masz szefa gildii? Nie mam ani szefa, ani oficera, ale wysłał do mnie. No to faktycznie legit. I jeszcze na dodatek no scam. No dobra. To ja pieniądze wszystkie, no ja lubię takie gierki, wysyłam pieniądze do Brona, a on se robi co chce. No ale spoko. Jeszcze jakby lagów nie było, to już by w ogóle było cudownie. Ja sobie mogę soczku wypić. Jest świetnie. A co Olinek robi? A Olinek tam se też pieniądze widzę przysyła do Bronka, też jest uśmiechnięty. Tak Olinek? Fajnie się gra czymś, tak, co? Tak, super się był, super się daje pieniądze. Ulubione zajęcie moje. Co lubisz najbardziej w balonach? Przelew pieniędzy. Nie, no dobra, ale następną grę Olinek ty prowadzisz, bo musisz się rozruszać trochę umysłowo. No a mi pasuje dawanie pieniędzy. Nie, no musisz też coś zrobić, no. Nie może nam Bronek wszystkich gier wygrywać, a my będziemy noby udawać, że umiemy w to grać. Musisz się też wykazać trochę. Dobra, ja dam Bronkowi pieniądze. Brono jest bogaty w życie. Dobrze, dobrze. No dobra, Bronek, jako tako do 40 dochodzimy. Pytanie, to będzie jako, czy to będzie tak? Mam jakiś plan na tą grę? No, wy we dwóch macie plan, ja mam przelew pieniędzy. Więc generalnie, no to już jest dużo. Nie sądzisz? Ja tam uważam, że to jest dużo. Możesz se chatki stawiać. No nie wiem, no mamy dużo planów. Możemy postawić se statki wodne. Jakiś karier, flagshipy, możemy OP. Mamy taki plan, że trzeba wymyśleć plan. Ja mogę postawić dokładnie perma spajka z tyłu. Nie ma problemu. Dysponuję najlepszą częścią mapy do perma spajka. A może suba 0.4.0. A coś na DDT. A coś na DDT by się też przydało. No ale myślę, że no tak od razu sub 040, no dobra. No to co, no dobra, to już sobie będzie stał i będzie strzelał. Nie, no spoko, masz Olinek. Masz, ja ci nie żałuję. Ja ci nie żałuję.
Nie, no ale sup. No, chyba żebyśmy poszedali i robili 0-5-0, to będą czyścił DDD sam. Budujcie, ja przesyłam pieniądze komu chcecie, tylko wjeżdża zaraz Moab. A ja sobie otwieram skrzyneczki w Mr. Mine. A jak ta nowa gra, Bronek, co grałeś teraz te dni lub coś tam? Lub się ją spoko, takie no odprężenie się bezproblemowe. Ale ciekawsze niż... Trochę idol, ale nie do końca. Idol? Hmm. No, że co, nastawiasz te budynki... No dobra, ale to ile to leci? Aż skończysz... Nie do końca idol jest. Okej, okay. No bo to leci pół godziny czy godzinę. Idol to ja gram w kopalni, idol to kopię jak nawet śpię. Się kopię i rano wstaję i mam wykopanie. Człowieku, to jest idol. Get stronger. Trochę ściszę. Trochę ściszę, bo nagrywałem wcześniej i zgłaśniałem, żeby nie było takiej ciszy, a widzę, że nagle się zgłośniło. No dobra, mam pieniądze, masz Bronek, teraz tobie dam. Raz jednemu dam, raz drugiemu, żeby nie było, że cham jestem i wspieram tylko jednego. Ropa 190, w porzo, może być ropa 190. A Sharp, jak widziałeś ten odcinek z Expem z dzisiaj, dużo miałem takich trollowych misji beznadziejnych, to. Takich, że szkoda było klikać. Mi jest ciężko ale jak popatrzeć, później... bo ja nie wiem jakie powinny być, nie? Nie pamiętam. No ale jak, widziałeś 14 za 40 tysięcy, a później 10 za 6 tysięcy i 3 takie do wyboru, no to nie trzeba... się trudno domyśleć, że kupa, nie? Ale grzybów dużo wbiłeś, nie? A ja wbiłem na... Dzisiaj sobie założyłem tego paladyna tam. Gdzie? I wbiłem 17 poziom. Gdzie paladyna założyłeś? No tam u was, nie? Na W46 paladyna założyłeś? Mhm. Mhm. Jeszcze zaraz powiesz, żeby szlaki coiny kręcił. Nie, tego nie będę. To zostawiam tobie. Ja już mam 5 lucky coinów i więcej nie oglądam, bo już mnie w komentarzach wyzywają, że miałem grać na luzie, a wykręciłem 5 lucky coinów, czyli siedzę i farmię dzień i noc. Jakbym miał lucky coiny zbierać, to wolałbym zrobić niezawodny sposób na koło. Mianowicie ten plusik, który tam miga w lewym górnym rogu. No tak. Tak jak kiedyś się to robiło, tak? Jak się nie wiedziało, że Niemcy mają lepiej. Że Wun ma. No ja nie mogłem wiedzieć, bo ja to jak zacząłem w W9, to na Steamie, a na Steamie nie było telewizorów. Ja grałem sobie na Steamie uśmiechnięty, a później dopiero się przekonałem o tym, że... Także, ale wbiłem 17 poziom. To tak, dużo wiesz, na Tygrysie. Ale wszedłeś do jakiejś gildii open, nie? No jakieś tam, które miały po 3-4%, to nie za dużo. Aha. Nie chciało mi się, wiesz, rolować gildii. Okej. Okay. Ale nóżki. W ogóle cześć. W ogóle cześć, nagrywamy, więc... Cześć. Uważajmy na słowa, nagrywamy, uważajmy na słowa, cześć. A, okej. Okay. Więc nie, no spoko, tylko... Ale krecik w sumie tych rzeczy nie jesteś, to... Niepotrzebnie. Miałem jakąś gildię po 40%, ale stwierdziłem, że zaryzykuję. I cię wyrzucili. Nie, że zaryzykuję i zacząłem szukać lepszej. Mhm. No ale zamienił stryjek sigierkę na kijek. Teraz mam gildię, która ma po 20%. Aha. A ja już mam prawie 5-5. Ty nie masz do tamtej wrócić? Bo jak wyjdę, to mi się nie pokazuje przez jakiś czas, więc jutro przed dawką poszukam sobie czegoś lepszego, nie? Okej, okay. Szkoda, żeś sobie nazwy nie zapisał, nie? To też jak trochę wbije wyższy poziom, na 20, to już będzie więcej gildii mi oferowanych, proponowanych, nie? Tak. A to rozumiem, że zapisujesz się w rekrutacji na W46? No, mogę, ale to ja nie wolę mnie pośpiechu, bo ja sobie jestem w stanie znaleźć, przecież dołączyć do jakiejkolwiek gildii, żeby mieć jakieś tam procenty, nie? Więc... Nie no, ja to rozumiem, tylko rozwalisz cały system, tak? Niech to nie chodzi, tam... To nie chodzi o to, wiesz...
czy ci się śpieszy, czy nie, ale wpisujesz tam Nick Sharp i masz top one, nie? Niech chłopaki tam dziewczyny czy chłopaki sobie wejdą przede mnie. My się już nagraliśmy razem, więc jeszcze jest, na mnie się też miejsce znajdzie, bo nie wierzę, żeby wszyscy jeszcze wytrwali. Jeszcze będzie taki czas, że będziemy we dwóch szukać gildii, w której będziemy grać, tak? Dokładnie tak będzie. Bo w naszej nie będzie z kim grać. Ja nauczyłem się w tej grze jednej z pierwszej zasady i głównej zasady w tej grze. Walutą w tej grze jest tylko i wyłącznie czas. No, wspierającą. No jednak trochę waluty pieniężnej potrzebujesz, nawet na te głupie trzy paski, nawet nie klikając Entera, nie? To jestem ciekawy, ile trzeba tak, żebyś tylko na gryfie i trzech paskach, nie? Bez żadnych potek, bez tam nie wiadomo czego, nie? To jest, no to... ja tak miałem, to jest jedna paczka na miesiąc. Za 125. Aż tak dużo? Za 125 zeta, tak? Nie, 125 grzybów, to za 4 dychy. A, okej. Okay. Jedna paczka za 4 dychy na miesiąc. I wtedy co miałeś? Gryfa, 3 paski, tak? I nie, potek 3 paski, tyle, nic więcej. Potek nie ten. Potek nie kupowałeś, lochów nie biłeś. Nie kupowałem potek. Okej. Okay. Nie. A powiedz mi. Lochy to same wpadały. A koło robiłeś, czy olewałeś? Nie, olewałem. Jednodziennie jakieś lucky coins, to przypadek jak były. Okej. Okay. Mi się wydaje, że taki pakiet 3600, nie, w promocji, to na rok gry na trzech paskach. Ale on mówi, że pakiet za 400, za 40 zł, to ileś tam grzybów. Ale to mu na miesiąc starczało, tak? To se pomnóż, że się nie opłaca. Lepiej kupić od razu 3600 i masz taniej, jeżeli przez 12 miesięcy grasz, nie? No, oni w ogóle powinni, wiesz, co zrobić. Abonament. Tak. Dokładnie. No ale to jest taki abonament, bo zobacz, jak kupisz sobie te 3600 grzybów, to ich nie przejesz w rok, grając tylko na gryfie i na paskach. Możemy to sobie później policzyć, nie? Zakładając, że nie wiem, 10 grzybów dziennie musisz wydać, to 3600, no to 3600 grzybów, nie? Gdzie gryf jeszcze, nie? No to gryfa masz jak... z misji pierwszej, powiedzmy, tak? Dokładnie. No, no to jest abonament, można powiedzieć, nie? Powiedzmy, no bo gryf na ile jest? Na 14 dni, tak? Na 2 tygodnie. A kosztuje 25 grzybów, to powiedzmy, że przez 2 tygodnie musisz zdobyć 25 grzybów z misji. Czyli powiedzmy 2 grzybki dziennie. No ale ja liczyłem, że musisz wydawać 10 grzybów na awkę, żeby łatwiej się liczyło, a nie musisz, bo masz ten darmowy grzybek i też coś znajdziesz, tak? No ale ja liczę, że ten darmowy grzybek idzie na gryfa, a nie na ten, na awkę. Liczymy, że na awkę potrzebujesz 10 grzybów dziennie. Dwa darmowe grzywki będziesz dziennie robił, tak? No to masz w 14 dni 28 grzybów, czyli na gryfa, tak? No, czyli 3-6 powinien wystarczyć na... Co my w tej grze robimy? Nie wiem, ja ci przelewam pieniądze, bo nie wiem, jakiegoś maga zbierasz czy coś, bo nie wiem. No ja robię to samo. Stawisz dwa koła i mam Gandalfa. No w porządku, no i mamy jakiś już początek gry, tak? 65. fala, początek. No początek, bo... Jak my z levelami stoimy? 7, no słabo. 8. No słabo, nie będziesz miał 11. Szybko. Strasznie cały czas cię wywala, Bronek. P3. Po tej grze jakiś reset zrobię. Reset routerka, o. No. Reset. Wysłanie internetu gorszego. Tak, moi drodzy, robimy nowe wyzwanie. Komu więcej wyskoczy okno disconnecta w tego. To mi nie wyskakuje, mi to nie, to wam wyskakuje. Na ciebie przycina, nam wtedy wyskakuje okno, nie? Chyba. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to działa, ale ten. Ale mogę ci dać pieniądze na Gandalfa. Jak mi przestanie wyskakiwać twój nick. To ci dam. Gandalf jest śmieszny. Gandalf jest OP, człowiek. Gandalf to jest mój love. Też mój love to jest inny, teraz mam love. Zdradziłem Gandalfa, moim love teraz jest Boomerang z Glaive Lordem.
To jest moje love. Też spoko. Odkąd moja wiedza rozszerzyła się o informację, że Glaive Lord bije Kamo, tak po prostu z niczego, tak z dupki, po prostu Glaive Lord se bije Kamo. O tak o. No, on tylko bije Kamo tymi, co latają dookoła niego, tylko ma takie chyba no. Nie bije. Na czym ci to przeszkadza? Dobra. To co teraz? No, kończymy suba? No możemy sobie suba skończyć, no ale to trochę za mało jest chyba na te... Zbierać. Na te 90 plus to trochę za mało, to masz na suba, ci dorzucę. Potem generalnie sub to nam jest na setną tak naprawdę potrzebny, nie? A nic nie mamy na 90 który plus. Który z military? No, który z military bije ledy? Suba... Helikopter? Ledy, który bije z military? Sniper bije... Pierwszym ma pierwsze drzewko Full Metal Jacket, to bije ledy. Sniper w trzecim drzewku Full Auto Rifle, czyli czwarty skill, bije już ledy sam z siebie. Ale ja chyba podejrzewam, że każdy sniper, nawet 0-4-0 sniper bije ledy. Myślisz? Info. Tak. A Kamo ma ten helikopterek, ma Kamo, nie? Sup z military tak, bije ledy. Wszystkie military biją ledy, tak ci powiem. Tak. Tam wszystko bije ledy i wszystko bije Kamo. W military, jak w odpowiednim drzewku, tak. Znaczy, no, sup ma najgorzej, bo musi mieć jednostkę, która widzi Kamo, nie? Chociaż ma, dobra, ma reaktor. Military only gram, nie? Albo ma reaktor. A masz wodę? Nie, tam każdej. Nie mam, mam to na tej pierwszej mapie. Aha. No to... Lepiej snajpera sobie postawić, na końcu tej pierwszej prostej robisz go 0-2-4 do boju. Zrobiłem póki co 2-0-3. No to blisko. To blisko. Też coś zrobi. 2-0-3 to jest na Moaby dobry już taki, ale tam potrzebujesz na pewno 0-2-4 i nawet 2-0-4 też. Oba spoko. Dobra, co a propos tej gry, bo już tak jest 76, ja wysyłam pieniądze teraz Olinkowi. Olinek zaraz będzie miał na first strike'a. Wysyłam Olinkowi. Więc generalnie jest śmiesznie, bo będziemy zaraz mieli first strike'a. Co, zbieramy na... się warta preemptive strike'a? Myślisz, że dozbieramy jeszcze tyle pieniędzy, zanim umrzemy? No nie wiem, no ja mogę... Co ja mogę? Nie mamy żadnego stola, zobacz. Nic nie mamy, ale ja się nie... ten. A zaraz postawię dwa bumerangi i tyle będzie musiał stola do końca świata. No, to musisz wtedy dodać KTS, MIB. Taki mam. Wow, przegrałem zielony atak na twierdzę. Ale mam szczęście. Jest, zabiłem loch. Ale nie dostałem epika. Wychłam. Najgorsze jest dostać epic, dobry rozrzut, nawet dobre staty, ale zero dziury. Bo wtedy musisz poświęcić na broń kryształ, który pomnoży ci się jeszcze razy dwa. No. Pamiętasz, ile trzeba było lasu palić, żeby w pierwszym dniu wbić 20 level? Teraz na starcie w ten weekend. Berserker wbija 35. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że na starcie w ten weekend, grając na Tygrysie, bez żadnych klaserów, bez niczego, tak nawet totalnej wywalce, że nie czekałem na gildię ani nic, nie? 17 level. No wiesz, na podwójnym expie, nie? Ale, no tak, a jak zaczynaliśmy, bo teraz jak już się zaczyna, to zawsze jest już exp i gold i wszystko, nie? No nie wiem, wtedy chyba... Po pierwsze, w piątek nie było eventu, więc 20 wbijałeś zawsze bez eventu. No dokładnie, a teraz bo już jest event, zawsze event. Bo event ci wchodził w sobotę dopiero. Więc to jest ta różnica. Nie wiem, co wy robicie, ale te balony zaczynają już mnie denerwować, że tak przechodzą we wszystkie strony. Ja wysyłam pieniądze Olinkowi, nie wiem po co. Generalnie, ale dobra. Czy nasza drużyna Rogala, czyli Olinek i Brono, są jeszcze na wojsie?
Nie, nie jesteśmy, Macieju, cały czas. A, okej, okay. Czyli wy macie kontrolę nad tym, co się dzieje po 80 turze. W porządku. Ja może trochę dam pieniądze Bronkowi teraz, bo... Bo może on chce jakąś... kontrolę, ale jest fajnie. Bo może on chce jakąś chatę tu stawiać, dokładnie. Widzę, że nawet się zainteresował chatą i nawet ona tutaj część jednostek obejmuje. Nie jest źle. Gandalfa obejmuje, jest w porządku. O, 80 idzie. No masz first strike'a rzucić. No, to była ciężka runda. No myślę, że ta będzie gorsza. Bo nie masz jeszcze 10 levela żabą, nie? Nie. No nie mam. Jakbyś też miał 10, to po prostu takie spamy to będą po prostu przygodą. Tylko rzucaj, jak one gdzieś tu zaczynają dochodzić gdzieś do dołu, żeby one szybko ginęły, nie? Mhm. Żeby nie marnować czasu na ich podróż. Nie? Chyba, że od razu first strike'a zapodasz, nie? I wybuchnie pół planszy. Dobra, ja daję pieniądze Bronkowi. Niech se buduje dzieciak, kto tam chce. On tam ma marzenia. Jakieś, nie wiem jakie. Bumeranga sobie stawia. No i świetnie. Ale lipa, ja nawet nie mogę nic dostawić fajnego tam koło tego MIB. Postawił tak to MIB, żebym specjalnie nie mógł wejść. Co za chamstwo. Masz adorę. Ciesz się, że masz. No, moja adora ma 2600 tego. Nie wiem, po co mi ona. Nie wiem, po co mi ona. Trzeba było ją sprzedać, to przynajmniej byś miał obyna już na 11. Byś se Gandalfa zbufował. 11 powinienem dobić. A ta adora to tak te stoi i śmierdzi. Jak tam krecik w Minecraftcie wam ostatnio szło? Bo widziałem, że było zgrupowanie. Nawet spoko. Mówisz? No. Nie czyniliśmy cudów, ale źle też nie było. No to super. No to super. Co my teraz planujemy zrobić? Ja już skończyłem w zasadzie. Dawno nie widziałem gościa Onikudzban. Właśnie. Na Discordzie. A ma tam jakieś mecze w szachy niepokończone. Nieważne. Jak skończyłeś swoje pomysły? To już jest koniec twoich pomysłów? To takie smutne te twoje pomysły są. To takie co te... Co dostawić? To takie smuteczki. Sobie... To takie smuteczki. No dobra, to ja se tu... To jak ty masz skończone pomysły, to ja se... O, bum. Udostępnić ekran? Ja nie udostępnię, bo mi zacznie lagować. Bronek, widzę, też masz problemy z internetem, więc albo ci to zrobi... I mi już zaczęło lagować. No mogę ja spróbować. Albo ci to zrobi Olinek, albo nikt. Ja ci dzisiaj tego nie zrobię, bo tak jak... Najpierw grałem w Hotsa, a tamto na pewno takie rzeczy mogą spowodować mi lagi, a ja nie chcę mieć pingów w Hotsie. No to dajcie znać, jakby mnie wywalało. Okej. Okay. No to byś widział. I na razie tak, dobra. I na razie tak, ledy będzie popował, okej. Okay. Macie postawić rągliwy. Próbował perma spajki, ale... No to są perma spajki, tylko na razie nie stać nas na perma spajki, nie? Nikt mi pieniędzy nie chce dać, nie? Kiszą, Olinek ma... Olinek ma 12 tysięcy. Nie wiem za, na co ty Olinek te 11 tysięcy trzymasz, ale spoko. Nie wiem, czy ty w ogóle jesteś, czy sobie gdzieś nie poszedłeś. Wyciszył się. Wyciszył się, trzyma pewnie. Nie, jestem, jestem. Trzyma 13. Zacząłem na preemptive strike'a zbierać, ale nie wiem, czy bym zdążył. 34. Nie, nie. No wiesz, jak ja chcę na perma spike'a zbierać, to... Masz na perma spike'a. Albo preemptive, albo lepiej tak. No to jeszcze 32 tysiące do perma spike'u. Dobra, zrobimy mu speeda. Chimps. Nie ma kolców. Jakby był kolec, to byłby... Chyba, żebyśmy stracili idealnie wszystkie kolce, nie tracąc tego jednego życia. To też jest koło. Ale Chimps.
Albo jeszcze inaczej, 90 runda. 90 runda, mielibyśmy na pewno jakieś banki jeszcze. No, to cały las farm by stał. Las krzyży. No okej. Okay. Czy nasza żaba już ma dychę? Nie ma dychy jeszcze, nie dobrze. A Obyn? Jeszcze, no po tej turze powinieneś mieć 11. To trochę się zbufuje tak. Gandalf. Dobra, jest. To Gandalf się trochę zbufował. No i ninja. No i alchemik. Alchemik też, ale on te damage'a to nie ma robić. Ezili dychę w następnej turze, a ja... Trzeba było tej baby w ogóle nie stawiać, byście już dawno mieli. Nieważne. Mam wrażenie, że na perma spajka już mnie nazbieramy. No jak ty jeszcze jakieś bazuki tu stawiasz? No to bazuka ma szansę, ale perma spike. A, bo ty jeszcze 11800 na... okej. Okay. No jak na 11.30 to nie zbieramy na pewno. Oho, 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 dobra. Dlatego ja bym chciał na 95 mieć to 11. No będziesz mi... Dobra, masz, bo ty przecież byś płakał, jak nie byś miał. Masz, se kup. Zakupiłem. Będzie tu płokał. Mamy żobę? Rzucaj żobę. Rzucaj żobę. Cooldown mam. Aha, już Zdaję. Rzucałeś. Okej. Okay. A tak, bum, bum, bum. Wszystko ginie od żaby. No, ta żaba to nie trzeba było. No teraz ta żaba przydała, nie wtedy. Tam. A na co ci teraz żaba? Teraz wyskoczy 5 baloników. O czym ty mówisz? Bo 20 DDT i 20 45 Moabów? Nie wiem, co z tej rundzie. No on zaraz będzie miał odnowioną żabę. To trzeba było się przygotować lepiej. Easy. No poszła żaba chyba, z tego co słyszałem. Tak, ja już tak daleko był, że wiedziałem, że odpalę. To jest, przytrzymaj tą żabę na 98. No. Nie wiem, to już zdąży się odnowić. Ona się szybko odnawia w miarę. Prawie co tutaj ją można używać. Prawie co tutaj ją można używać. 3 i 3 to jest 6 i 23 to jest 29. Jak będziecie mieli po 1000 więcej, to wszystko do mnie. Bo już niewiele brakuje. Już mało tur jest do tych permaspajków, żeby je nastakować, nie? To jest też problem, że trzeba było najpierw. Tak mało... Że trzeba było najpierw permaspajki, a później na przykład tego suba, nie? Na przykład. Bo teraz byśmy. Tak. Bo byśmy teraz sub... Tak będzie to dobiska. Odrobinę słabsza, ale będzie. Nie no, to one mają teraz 3 tury. I tak to nic tam nie dojdzie. Możemy zrobić jakiegoś ultra stola, czyli snajpera 4-0-0 nawet na laście. O, 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 o. O, czyżby coś doszło do moich spajków? Nie. Co? Jestem smutny, że nic nie doszło do moich spajków. Nie masz co robić. Nie czuję się. No postawiłem sobie, i tak dobrze, że sobie postawiłem spajki, czuję się dobrze, nie? Coś sobie postawiłem, nie? Zawsze coś. O, poszedł Hex, no to teraz będzie nieźle, wszystko ginie. Bum, Hex na Hexa, Hex, 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 bum, bum, bum. No teraz 9-9 to będzie te opancerzone DDT. Dobra. A może dajcie kasę jeszcze, a co tam? No masz. No. Kup se co chcesz. Ja już jestem szczęśliwy, mam perma spajki i alchemika. 6 golda potrzebuję. Więc niczego się nie boję. Oj, to nie ma czego się bać. Jest, perma spajki mają. Ty, 18 tysięcy popa mają, 21, a bo te perma spajki łapią, to też jest fajne, bo od razu tego typa od razu zraniły, nie? To też jest spoko. Bad od razu dostał trochę z perma spajków. Kubas nie zmieścił się
normalnie to musiał się wepchać przez sperma spajki. No. No, ale świetne dzieło postawiłem. Ja mam wrażenie, że dużo rzeczy świetnie mamy postawione w tej grze. Dzium, palimy. Nie, no już tyle tam jest sperma spajków, że już może on dolecieć do końca i też go przytankują. Ja bym wolał, żeby nie doleciał jednak. My, jakie my próby ostatnio robiliśmy w nocy, stary. No, Ezili na 20 czyści solo 6 badów. Testowane info, potwierdzone, testowaliśmy. Moi kochani, GG, well played, wbita kolejna złota ramka, mam taką nadzieję, zaraz sprawdzimy, czy to jest prawda. Ale powinna się tu pojawić czarna rameczka, piękna jest, nie złota, tylko czarna i teraz będziemy wbijać tą czarną, ale to w następnym odcinku. Dzięki serdeczne, dzięki Olinek, dzięki Brono. Dzięki. Ejo. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, siemano!